Internet znowu się zesrał i tym razem informują nas na temat jeleni zombie w Stanach, co jest w połowie fejkiem, a w połowie jest na rzeczy coś innego, coś kuźwa do wytłumaczenia w inny sposób niż jelenie zombie, aczkolwiek zaraz przegadam wam cały temat, oraz nagle straszyć zaczęli nas kosmitami w Miami. Mam wyjaśnienie tego, o co chodzi z zombie jeleniami w Stanach oraz kosmitami w Miami. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie, tam możecie podsyłać mi chociażby tematy na odcinki. Wpiszcie również kciuk w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo w przeciwnym wypadku kosmici z Miami i zombie jelenie was dojadą, a tego chyba byście nie chcieli, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Internet w ostatnim czasie znowu się zesrał i tym razem do czynienia mamy z plagą jeleni zombie. Jednakże i tak, mimo wszystko, jak bardzo absurdalnie to brzmi, nie śmiejmy się z tego. Wciąż mamy do czynienia ze śmiertelną chorobą i niewinne zwierzątka na nią giną, tak? Wszystko może brzmieć absurdalnie i na język internetu może być to zabawne, ale może nie śmiejmy się z tego aż tak. Bo po prostu myślę, że jest to zbyt poważny temat do takich rozmów. Generalnie internet ponownie nadał temu wszystkiemu dość niepotrzebny, niepokojący kontekst, ale może lepiej zacznijmy od początku. Generalnie wszystko na większą skalę rozpoczęło się już około miesiąca temu. Z grudnia pochodzą już co niektóre artykuły na ten temat odnośnie pewnej choroby, na którą chorują jelenie m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. W grudniu informowano, że amerykańscy naukowcy są coraz bardziej zaniepokojeni chorobą jeleni zombie, która rozprzestrzenia się po całym kraju, a najnowsze raporty mówiły wówczas o obecności zakażonych zwierząt w 32 stanach Ameryki i również w 4 prowincjach Kanady. Informowano również wówczas, że choroba może przenieść się na ludzi, aczkolwiek o co właściwie chodzi i czym jest ta cała choroba jeleni zombie, bo zaskoczę was, ale profesjonalnie to wcale nie nazywa się w ten sposób. Określenie jelenie zombie nadane zostało po prostu przez internet ze względu na specyfikę tej choroby. Mowa tutaj mianowicie o przewlekłej chorobie wyniszczającej, z angielskiego Chronic Wasting Disease, w skrócie CWD. Jest to choroba atakująca głównie jelenie, lecz również renifery, mulaki, łosie i objawia się w nieprawidłowościach w białkach występujących w mózgu, które są zwane prionami. Powodują one zmiany behawioralne i fizjologiczne, a samo określenie jeleni zombie łączy się z pustym wzrokiem osobników zakażonych tą chorobą. Choroba ma postępujący przebieg i zawsze kończy się śmiercią zarażonego zwierzęcia, a najbardziej stałym i widocznym objawem jest utrata wagi, czy w większości przypadków stwierdza się chociażby zmiany zachowania, takie jak apatia, opuszczenie łba, czy oddalenie się od stada. Objawami są również linotok, czy zgrzytanie zębami. Większość jeleni również mniej pije i oddaje mniej moczu. Źródło Wikipedia. Generalnie w ten sposób przedstawia się cała ta choroba i pierwsze wzmianki na tym w ostatnim czasie pojawiły się właśnie w grudniu, aczkolwiek to nie jest absolutnie pierwsze pojawienie się jej w Stanach, ponieważ choroba ta istnieje od trochę dłuższego czasu i chociażby artykuły pochodzą jeszcze z lutego obecnego roku. Samo określenie choroby jeleni zombie, czytaj Deer Zombie Disease, zostało trochę rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych i chociażby w telewizji, w wiadomościach mówiono o tym w taki sposób. I za granicą w sumie nie podchodzi się do tego tematu w ten sposób jak w Polsce, ponieważ to właśnie tutaj mam wrażenie, że ludzie trochę bardziej śmieją się z tego tematu, do końca nie wiedząc o co chodzi, ponieważ określenie jeleń zombie brzmi dość, no, niedorzecznie, prawda? I stąd właśnie polski internet trochę to podłapał i zaczął z tego cisnąć lekką bekę. O samych jeleniach zombie w gruncie rzeczy trochę w szerszym zakresie wspomniano, jeżeli chodzi o incydent, który wydarzył się w parku Yellowstone w październiku, gdzie zaobserwowano jedną z ofiar tej choroby. Oczywiście mowa o jeleniu. Swoją drogą trochę ciekawe, że dopiero teraz ludzie zaczęli panikować odnośnie tej choroby, ponieważ istnieje ona już od co najmniej kilku dekad. I dopiero w tym momencie, w dobie internetu, ludzie jakkolwiek zaczęli się tym przerażać, tym bardziej po przeczytaniu nagłówków, że to choroba jeleni zombie oraz że rzekomo ludzie mogą się nią zarazić. Ponadto słuchajcie, no jesteśmy w Polsce, no nam tutaj nic nie grozi i żaden jeleń nie będzie nagle jeleniem zombie, tym bardziej, że to jest trochę potoczna nazwa, gdyż samo określenie wzięło się z ich wyglądu, kiedy są zarażone. Bo przypominają trochę zombie, ale zombie to nie są. Więc jak zwykle internet trochę to zhiperbolizował, a w szczególności TikTok. I ogólnie te wszystkie obrazki, takie jak ten, są dość przesadzone, bo to wcale tak nie wygląda, więc nie wierzcie w coś takiego. No, to nie ma sensu, stary, absolutnie. No dobra, co niektóre z tych rzeczy są śmieszne. Co niektóre, bo w większości jest to straszne gadanie głupot. O mój Jezu.
Okej. Można i tak. To jest z filmu, stary. No dobra, powiedzmy, że internet w 2024 roku zaczyna się dość ciekawie, ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ foliarze odnaleźli niezaprzeczalny kolejny dowód na istnienie UFO w twojej okolicy. Aż się zażenowałem, ale dobra, zobaczmy, o co chodzi. Tak więc tym razem internetowi detektywi twierdzą o pojawieniu się kosmitów w Miami. Tak więc wszystko zaczęło się od zastępów policji, które przyjechały do centrum handlowego Miami Mall, ponieważ ktoś zadzwonił, że na miejscu są kosmici, tak? Dokładnie. Osoba po drugiej stronie słuchawki stwierdziła, że widziano straszne postacie liczące od 8 do 10 stóp, aczkolwiek później puszczono oficjalną wersję, że grupka nastolatków włamała się do sklepu. Czy coś. Generalnie cały TikTok został zalany jakimiś totalnie fejkowymi nagraniami odnośnie kosmitów w Miami czy coś, które są naciągane strasznie. Ja nie wiem, stary, jest 2024 rok, przestańcie. Generalnie internet znowu się zesrał i internetowi detektywi chyba jeszcze bardziej, analizując najbardziej fejkowe nagrania, jakie tylko można przeanalizować, ponieważ wyobraźcie sobie, że gościu, kuźwa, na poważnie analizuje coś takiego. I mówi, że straszne UFO, straszni kosmici atakują Ziemię w Miami, albo że... W związku z czym, reasumując, jeżeli chodzi o zombie jelenie, to nie macie się czego bać. Po pierwsze, jest to choroba groźna tylko dla jelonków. Niestety groźna. Żaden jeleń nie przyjdzie do was, nie zje was i nie zmieni was w zombie czy coś. Nie wierzcie w takie rzeczy. A po trzecie, my kuźwa mieszkamy w Polsce, a choroba ta występuje tylko w Stanach, ewentualnie w Kanadzie. Więc nie bójcie się, ponieważ żadnego The Walking Dead czy innego The Last of Us z jeleniami w roli głównej nie będzie. Jeżeli chodzi o kosmitów z Miami, stary, to jest fake jak chuj, więc nie bójcie się. Okay. W każdym razie w tym momencie 2024 dopiero się rozpoczął. Jeszcze wszystko przed nami. W tym momencie przewiduję, że za miesiąc pojawi się wielka informacja o demogorgonach przychodzących na ziemię z piwnicy twojego starego, bo tam wykluł się stary portal do Netheru. Czy to idą upside down i oni wychodzą stamtąd i kuźwa biją ludzi, nie? I TikTok będzie tym zalany, internetowi detektywi będą mieć o czym nagrywać, a ja będę mówił, że to fake. Dobra, w tym odcinku byłoby już na tyle. Ja wam życzę mocnej psychy, ponieważ w internecie pojawia się ostatnio sporo gówna, w które łatwo uwierzyć, a lepiej nie wierzyć. Uważajcie na jelenie zombie i na kosmitów z Miami. Bo was dojadą. Jak zostawicie suba na kanale, więc stawcie suba i kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, bo jak nie, to kosmici z Miami was dojadą. Trzymajcie się.